Wachlarz Bożej Miłości, odcinek 9. Wielobarwna miłość Boża. Wielobarwna miłość Boża. Zrobię taki kontekst, żeby też ludzie, którzy tutaj są pierwszy raz, wiedzieli, o co mi chodzi. Rozumiemy już, bo jest to napisane w Biblii, że Bóg jest miłością. Czyli żeby poznać miłość, musisz poznać Boga. Czyli świat bez Boga nie może prawidłowo kochać. Czyli, a Bóg wyraził się w kim? W Jezusie Chrystusie. A Jezus powiedział, kto mnie kocha, ten będzie przestrzegał mojej nauki, moich przykazań, a później jest mojej nauki. Czyli generalnie można to skrócić, miłość to nauka Jezusa. Czyli bez nauki Jezusa nie możesz prawidłowo kochać. Rozumiemy też, że miłość Boża może być ambiwalentna, tak? Ostatnio nauczałem, że boska ambiwalencja, że Bóg zazdrości i Bóg nie zazdrości. Bóg kocha i nienawidzi w jednym czasie. I tutaj tak jakby podsumowanie tej ambiwalencji jest w przypowieściach Salomona. To jest bardzo fajne, bo kiedy ludzie się mnie pytają czasami, no to jak mam jakby tym ludziom odpowiedzieć? A ja mówię, odpowiedz im wedle przysłów Salomona 26:4. Nie odpowiadaj głupiemu wedle jego głupoty, abyś i ty nie był do niego podobny. Kropka. I lecimy dalej. Odpowiedz głupiemu wedle jego głupoty, aby nie był mądry we własnych oczach. No to... Czekaj, jeszcze raz. Nie odpowiadaj głupiemu wedle jego głupoty, abyś ty nie był do niego podobny. Odpowiedz głupiemu wedle jego głupoty, aby on nie był mądry według własnych oczu. To jak mam to zrobić? To zależy. Jak mam kochać? To zależy. Raz w pysk szczelisz, a raz przytulisz. To zależy. Od czego? Od nauki. Od kontekstu. Od całości zagadnienia. Żeby wiedzieć, jak kochać, musisz iść wedle zasady Jezusa jako dziecko Boże. Kochajcie się tak, oto nowe przykazanie daję wam. Kochajcie się tak, jak ja was umiłowałem. Czyli ty musisz wiedzieć, jak umiłował cię Jezus, żeby móc kochać, jak cię Jezus pokochał. I teraz, na końcu to też będę powtarzał 100 razy dzisiaj, że Duch Święty, rola Ducha Świętego jest podkreślić ci dokładną technikę kochania. Tak to nazwę dzisiaj, bardzo technicznie pójdziemy dzisiaj. Nazwę to techniką kochania. Technika kochania jest to nie pozycja seksualna, ale jest to nauka Jezusa i na przykład jak kochać. Jak kochać? No kochaj głupiego według głupoty jego i tak dalej. A tu nie, kochaj głupiego i tu mu nie mów, że jest głupi, a tu mu powiedz, że jest głupi. Jak kochać? Różnorodnie, wielorako, wielokolorowo. Duch Święty przypomni ci w odpowiednim momencie intuicyjnie, którą technikę masz wybrać. A ty, twoim zadaniem jest zaufać sobie w nowej tożsamości i to zrobić. A nie pytać się mnie, a ten mnie skrzywdził, co ja mam z nim zrobić? A ja nie wiem. A co chcesz mu zrobić? W pysk mu szczelić? No to w pysk mu szczel. A jak zbłądzę? No to przeprosisz. Bo ja nie wiem, ja nie znam kontekstu. Bo nie ma schematów. W sensie są schematy. Jest, tylko, że tych schematów jest wielobarwna miłość Boża. Schematów masz RGB. Schematów masz 1 500 100 900. I ty musisz zaufać właśnie, ale musisz znać te schematy. Alleluja. Musisz znać, jak cię miłość. No Bóg, jak cię Bóg pokochał, musisz znać. Jak twój umysł nie wie, to nawet nie może wybrać schematu, bo Jezus powiedział, że przyjdzie Duch Święty i przypomni wam wszystko, co do was mówiłem. Czyli ty masz, on ci przypomni, a nie nauczy. Jakby nauczy też, ale to poprzez Pisma, ale przypomni. Czyli ty, dowiadując się, jak kochał Jezus, wtedy intuicyjnie przypomnieć się na przykład ten, coś ci zrobił, a ty intuicyjnie przyjdzie ci ta akurat przypowieść Jezusa. I to zastosujesz. Nie możesz się pytać, czy to jest dobre, czy złe. Musisz zaufać wtedy sobie, że jest to boskie. Ostatecznie musisz zaufać intuicji wewnętrznej. Okej? Nie pytać Pana.
Jak będziesz pytał pana, to jest koniec. To pan nie odpowiada, przychodzi chaos. Musisz wiedzieć, jak Jezus cię umiłował, znać cały wachlarz tej miłości, znać całą wielokolorowość tej miłości. Jak ją poznać? Najbardziej możemy poznać tą miłość poprzez naśladowanie miłości Jezusa. Alleluja. To jest to, co najbardziej i jako pierwsze musimy zrobić. Teraz, jak będziesz czytał Biblię w domu, to po dzisiejszej lekcji jeszcze bardziej czytaj Biblię w kontekście, jak Jezus kochał. Jezus to chodząca miłość. Zgodzicie się ze mną? Bo Jezus to Bóg wcielony, a Bogiem jest miłość, więc Jezus to miłość. Czyli każde zachowanie, które Jezus wykonywał, bo On nigdy nie zgrzeszył, każda emocja, którą On wydobywał z siebie, każde słowa, które On powiedział w tym kontekście, jest miłością. Jezus się nigdy nie pomylił. On nigdy się nie pomylił. A zatem wszystko, co robił, było jakie? Dobre, święte i miłosierne. Amen? Wszystko. I teraz jak będziesz czytał naukę Jezusa, jak będziesz czytał Ewangelię, to właśnie to czytaj. A wy macie się kochać, jak On nas ukochał. I pozwól wtedy Duchowi Świętemu, żeby przypominał ci daną historię na dane zachowanie. Rozumiesz? No bo jak kochać? Dwa punkty. Pierwsze, naśladuj Jezusa. To jest najprostsze, to co ja wam mogę powiedzieć, bo miłość zaczyna się od umysłu, tak? Jeżeli czegoś nie wiesz umysłem, to nie możesz powiedzieć, Duch Święty mi to objawi. Nie objawić. Musisz wiedzieć najpierw umysłem. Wyczytać, przeczytać, dowiedzieć się, oglądnąć. Naśladuj co w Jezusie? Jego naukę, Jego zachowanie, Jego emocje, pełny wachlarz miłości Jezusa. Dwa. Musisz oprzeć się na całej nauce Bożej. Czyli jak już zanalizujesz miłość Jezusa, jak On kochał ludzi, to wtedy, dopiero wtedy, nie wcześniej, poszerzasz to o wszystkich bohaterów wiary, o całą naukę Bożą w Starym i Nowym Testamencie, ale filtrując to przez Jezusa. Bo na przykład Dawid mordował, nie? I Bóg mu powiedział, idź i tam wymorduj tamtych. No to był taki jeden apostoł. Jest taki film Apostoł na Netflixie. Nie wiem, czy jeszcze jest, może go zdjęli. Już, ale możecie sobie zobaczyć. Był taki jeden apostoł, gościu, który zamknął się w szafie na 40 dni. I Bóg mu powiedział, że ma zabić swoją żonę i później trzeciego dnia mają zmartwychwzbudzić na znak tego, że on jest z nim. I on wziął swoją żonę, kochanie, chodź na chwilę, chodź do lasu i ją. Wiesz co chodzi? Bo będziesz jak Abraham. Nie róbcie tego. Tak powstają właśnie sekty. Sekty powstają w ten sposób, że oni idą od razu za jakimś głosem, a nie weryfikują go przez wcześniejsze nauki, przez Nowy Testament, przez Jezusa miłość i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Musisz filtrować tą starotestamentową miłość, te stare nauki, starotestamentowe rzeczy, filtrować przez miłość Jezusa. Czyli musisz na początku naśladować Jezusa. A później poszerzyć to o nauki Starego Testamentu i także o innych bohaterów wiary, ale przefiltrowane przez Jezusa. Czyli Bóg ci nigdy nie powie już, idź tam, wybij pół Gdańska, bo przejmiesz ten urząd skarbowy. Przejmij urząd skarbowy, córko moja, idź tam. Nie, dlaczego? Bo Jezus już powiedział, bo On to zmienił, bo jest nowe, że nie walczymy już z ciałem i krwią, ale walczymy z rządcami w duchowości. Czyli co? Nie walczysz już z ciałem. Rozumiesz? Jedyna walka to chyba sport. Ale nie tak, żeby iść i teraz urzędy skarbowe przejmować. Albo kościoły katolickie niszczyć. Wiesz, o co chodzi? To nie tak. Nie w tą stronę. I ja uważam osobiście, że żaden człowiek nie powinien ci doradzać, co masz robić. Ja uważam osobiście to za błąd. Mówię ja osobiście. Ja mogę ci doradzić, jaka jest prawda Boża w tym zakresie, ale nie co ty masz zrobić w tym zakresie. Dlaczego? Bo jest pełny wachlarz. I może być tak, że jest jedna prawda Boża, na przykład nie znam nikogo wedle ciała. Nie? Czyli nie znam rodziny wedle ciała, ale Duch Święty w tym sezonie ci mówi na przykład, że ty masz być teraz tak jak Jezus, który siedział z cudzołożnikami, masz do nich iść i chociaż on ich nie znał wedle ciała, ty masz teraz się z nimi w ogóle zeswatać, masz być dla nich dobry, miły i masz im stworzyć nawet wino na imprezę, niech się napiją.
A drugiej osobie powie, nie znasz nikogo wedle ciała, ty masz taki kontekst, że ty już wszystkiego próbowałeś, wchodziłeś im w tyłek, to tutaj zrobisz to, co Jezus zrobił, kiedy Maryja przyszła i powiedziała mu, ja jestem twoja matka, wejdź tutaj Jezu, chodź na chwilę, kto jest moja matka, ci co we mnie wierzą, cicho bądź, ja tu prowadzę grupę. I powiesz, odcinam się od rodziny z ciała i nie będę z nimi wieczerzał, bo nie mam na nich czasu. Która opcja jest dobra? Każda. Dlatego ja ci powiadam, ja nie mogę ci powiedzieć, czy ty masz się odciąć od rodziny, czy ty masz przylgnąć do rodziny. Prawda jest jedna, nie znasz nikogo wedle ciała. Ale jak ty zastosujesz tą prawdę i co z tym zrobisz na pewnym odcinku, to jest naprawdę... Jak ktoś ci mówi, jak masz żyć w taki sposób... To właśnie sobie z niego Boga zrobiłeś i tu można powiedzieć, przeklęty, kto opiera swoje życie na człowieku, a odchodzi od Pana, bo tu się pytaj Pana, który mieszka w tobie, czyli swojej tak naprawdę intuicji. Ty musisz wiedzieć, słuchaj, ty w nowym nauczaniu, tak? Ty musisz wiedzieć, co masz zrobić w tym wypadku. Bo naprawdę Duch Święty może cię zdziwić. Ty sobie myślisz, ja nie znam nikogo do ciała, o, ja tu ten, nie tak. A Duch Święty ci powie, nie tak. A znowu inny, czemu nie tak? Do innego powie, a w twoim przypadku, to ty powinieneś tak. I dlatego po tym nie możemy oceniać, czy ktoś zbłądził, czy nie. Jak kochać? Wielobarwnie. Ale wam zrobię zamieszanie. Bo prawda jest pewnym tylko fundamentem. Ale jak dosłownie wyrażać tą prawdę i to jeszcze w sezonie? Na przykład w zimę nosisz puchate kurtki, tak? A weź se w lato ubierz taką. Czy kurtka zimowa jest demonem? Bo w lato możesz umrzeć od niej? Nie, po prostu nosi się ją kiedy? W zimę. Więc ja, a co ja mam z tym człowiekiem zrobić? To zależy. Najpierw oprzyj to na prawdzie. A później dodaj do tego wielobarwną miłość Bożą wedle intuicji, która jest w tobie i zaufaj, że jest to dobre. Wiecie, że ja teraz usługuję ludziom wedle mojej intuicji, ja nie pytam się Pana. Ja nie pytam się Boga, co ja mam robić, bo ja bym oszalał. Ja coś widzę i to już robię, bo znam naukę, wierzę, że jestem zjednoczony z Bogiem, znam prawdy Boże, poruszam się w prawdach Bożych, a teraz już intuicyjnie bardzo wyrażam moją miłość wielobarwnie. Raz ktoś do mnie przychodzi i mam ochotę mu pacnąć w łeb. No to mu pacnę. Ja go nie przytulę. Jedna osoba do mnie dzwoni, mam ochotę jej teraz nie odebrać. To jej nie odbiorę. A nie będę miał wyrzutu sumienia, że mam wszystkich odbierać. Drugi raz znowu dzwoni ktoś, kogo normalnie bym nigdy nie odebrał, ale mam przekonanie, że mam akurat go odebrać. To go odbiorę. Intuicja. Ale twoja intuicja może być spaczona albo święta. Słuchaj, bo intuicję ma także świat. Jednak świat swoją intuicję opiera o naukę ze świata. I wtedy ta intuicja to jest jakby, intuicja to jest taki mechanizm, który on pomaga ci wybrać, co jest najlepsze wedle tego, co wiesz do twojej sytuacji. Czyli intuicja może być zwiedziona. Na przykład uczysz się hinduizmu, uczysz się buddyzmu, to intuicja będzie ci podawać wedle nauki buddystycznej, hinduistycznej najlepsze rozwiązanie, jeżeli ufasz intuicji, najlepsze rozwiązanie na ten moment, który ty znasz, który jest w tobie. Więc ja nie mówię tutaj, nie nauczam New Age'u, że masz być intuicyjny, tylko że jak ty opierasz się na nauce Bożej, nauce prawdy, ty znasz prawdy Boże, to intuicja ci wskaże najlepszą dla ciebie odpowiedź z Boga. Alleluja. I to dalej jest intuicja, a nie, że chrześcijanie, kurde, panie, a co mam robić i stoją. Świat właśnie idzie za intuicją i im nawet wychodzi, wedle ich nauki i tak dalej, a Kościół to, a Duchu Święty, co mam robić? I teraz słuchaj tego, ja coś ci powiem, a ty taki zgrzyt masz w sobie, ale mówisz, dobrze, zrobię to. A Biblia co mówi, jaka jest prawda? Wszystko, co robisz wbrew przekonaniu jest grzechem. Widzisz? Więc jak ja mogę ci doradzać? Ktoś do mnie tam dzwoni i pyta się, co ja mam z tą osobą? Bo patrz, bo przychodzi już tu, robi to. Są, taka jest prawda. I ja widzę, że ta osoba ma pojęcie podstawowe prawdy. Mówi, mam ochotę mu walnąć. Walnij mu. Amen. No ale tak się nie godzi. Powinnam jeszcze go przytulić, jeszcze tak. Co chcesz zrobić? No ale tak naprawdę bym mu walnął. No właśnie.
Może trzeba zwalnąć. A inny znowu będzie miał odwrotnie. Może trzeba sprzytulić. Jak? Różnobarwnie. Najpierw opierasz się na nauce. Pamiętaj, każda twoja decyzja miłosierna już z wcześniejszych nauczań musi być oparta na jakiejś prawdzie. Jaka jest prawda? Ale wyrażanie tej miłości, panie, to już jest... I tu musisz zaufać, że czynisz dobrze. A nie się pytać. Najwyżej, tak jak mówię, najwyżej przeprosisz. Jeżeli naprawdę zobaczysz złe owoce tego, co zrobiłeś, bo jest taka możliwość, że się pomylisz. Istnieje taka możliwość. W Duchu Świętym ty się nigdy nie mylisz, ja rozumiem, ale jeszcze mamy duszę. I ta dusza czasami może krzywą tą decyzję sobie wybrać. Okej? Okay? Więc najwyżej, ostatecznie po prostu powiesz przepraszam, ale powiem ci, lepiej jest ci powiedzieć przepraszam i się coś z tego nauczyć, niż ciągle pytać Pana albo ludzi od Pana, jak masz żyć. Bo sobie z nich zrobisz bogów. Będziesz mieć 1000 bałwanów. I w końcu się nie rozwiniesz, bo każda trudniejsza decyzja to będzie czekaj chwilę, telefon do przyjaciela, wiesz o co chodzi. A tam wiesz, 30 sekund tylko. Ty, 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 ty. I milionerzy się kończą. Więc jak kochał Jezus? Pierwsze to, co musimy naśladować jako chrześcijanie, to jest Jezus powiedział, kochajcie się, jak ja was ukochałem. Pierwsze, co zobaczymy, że Jezus rozmnaża wino dla ludzi, którzy się chodzą na ślub. Wielu chrześcijan dzisiaj mówi to, co jest napisane w Księdze Przysłów. Nie patrz na wino, jak się czerwieni w kielichu. Biblia mówi, nie patrz na wino, jak się czerwieni w kielichu. A Jezus przyszedł, patrzy tam na imprezie, a dajmy im tam kilka stągwi wina, tam kilkaset litrów, no zróbmy im. Jako znak. Jeszcze ich, czyli Jezus upija ludzi wińskiem. Powiedz to, Jezus upił ludzi. No powiedz, kurde, Jezus upił ludzi wińskiem. A Jezus nigdy nie zgrzeszył. Dlaczego? Bo jest jeszcze inna prawda w Księdze Przysłów, o której mało ludzi mówi. Niech biedny, czy tam ubogi, czy tam to jest taki bardziej światowy człowiek, taki biedny w depresji, niech go wino rozweseli. A niech go wino rozweseli, bo wino rozwesela serce. To ja o tym już nie powiedzam. To jest coś jak nie mów głupiemu wedle jego głupoty, powiedz głupiemu wedle jego głupoty, nie patrz się na wino, jak się czerwieni, niech ci wino rozweseli serce, jak jesteś smutny. I Jezus zastosował tą drugą zasadę. Odnośnie kontekstu. Widział, że jest ślub, widział, że im zabrakło wina, chciał dla nich dobrze, bo był zaproszony na ten ślub, chciał, żeby naprawdę było po boskiemu, no to cyk! I stworzył z wody wino. I stworzył lepsze wino niż te, które dają na początku. Religijni to próbują tłumaczyć, że to był sok z winogron. Tak, sok z winogron na ślubie, tak. Tak, 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 tak. Bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Na jakim ślubie dają sok z winogron? Nie znam takich ślubów. Znaczy znam zielonoświątkowcy, adwentyści. Znam religijnych, kurde, durniów. Dają sok, bo wino jest zakazane. Właśnie. I tłumaczą, że Jezus jednak nie zrobił wina, bo to jest ten samo słowo w oryginale, może być sokiem z winogron albo winem. A ja mówię, no weź, w ogóle weź. Drugą miłość, którą Jezus wyrażał do świata, było, że Jezus siedział z cudzołożnikami. Alleluja. Często Kościół ucieka od nich, nawracają się do Jezusa i stronią, bo stosują prawdę, nie znam nikogo wedle ciała. I wedle ducha to jest priorytet. No priorytet, ale to nie znaczy, że masz się izolować od ludzi. I tak powstają sekty. Sekty się izolują, bo nie znają już nikogo, rodziców nie znają, rodziny nie znają, odcinają się jak siekierą i później normalnie tworzą jakieś dziwne ten, jak to się tam było, town? Nie dorożał town, to później. Co to była za sekta? Jamestown, Jamestown, coś takiego. I tam się później soczek i ileś tam 1000 ludzi frup. Się, samobójstwo popełniło, bo się odcięli od ludzi, bo ustanowili własne prawa. Ale dam wam drugą stronę medalu. Chrześcijanie w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich co tworzyli? Własne gminy. I co?
Co robili z finansami? Wspólne wszystko mieli, dawali finanse pod ręce apostołów. Czyli z pracy przychodzi ci wypłata na konto i cyk na konto potęgi. Cała wypłata, a nie 10%. Bo jesteś już cały dla Jezusa. Ludzie walczą z dziesięciną, a wiesz jak to było tam? 100%. I apostoł mówi ci, jak możesz tym rozporządzać. Znaczy on tym rozporządza. Tak było. Biblia, proszę przeczytać. I teraz z jednej strony mamy sektę, która popełnia samobójstwo, wykorzystując te same zasady, które mają chrześcijanie, żeby się kochać. Co jest dobre, a co złe? To zależy od intencji serca tego człowieka przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak zwanego tudzież guru. To zależy, jak leży. Oczywiście nie będę brał od was wypłat. Mamy XXI wiek. Nie będę wymagał od was, żebyście przelewali mi wszystkie pieniądze na konto, bo inaczej to wylatujesz z tego budynku. Nie. Nie idę w tą stronę. I widzisz? Ale tak żyli w pierwszych dziejach apostolskich. I co? Tak wyrażali miłość. Ale co chcę zrobić? I to już powiem. Chciałbym wykupić ziemię. I chciałbym, żebyśmy tam zrobili kościół. I chciałbym, żebyśmy tam zrobili, może nie dorożał town, ale dorożał street. Ale to będzie bardziej ulica apostolska. Chciałbym, żebyśmy takie coś zrobili. Żebyśmy się przeprowadzili blisko siebie, ci, co chcą. I żebyśmy razem żyli. Bo ostatnio jak siedzę sobie na ognisku, zrobiliśmy sobie z żoną ognisko o 18:35. Zrobiliśmy sobie ognisko. Mówię, Rafał Kukowicz, szkoda, że cię tu nie ma, bo macie godzinę do nas. A jakbyście byli tam za oknem, to było pyk, pyk, chodź tam na kiełbaski. A tak nie ma czasu, a ja już za pół godziny już byłem zwinięty z tym ogniskiem. Rozumiecie, o co chodzi? A oni mają godzinę, żeby dojechać. I to jest problematyczne. I to się robi problematyczne. I ja bym chciał mieszkać was bliżej. I chciałbym, żeby ta wspólnota, ci główni liderzy, ludzie, którzy chcą być blisko, naprawdę żebyśmy stworzyli, wykupili dużą ziemię i po prostu się poprzeprowadzali. Każdy będzie miał osobne finanse, nie bójta się, ale nawet może nasza firma, czy coś tutaj zrobi te budynki, będziemy wynajmy prowadzić i tak dalej. Więc my sobie to pokombinujemy, coś takiego na legalu oczywiście, za minimum podatków, coś wykombinujemy. Nie? Gdzie jest pani rzędnik? Nie słyszała pani, jest git. Tam mamy z Urzędu Skarbowego kobietę, więc spoko, trzeba mówić w miarę przystępnie na tych nauczaniach, żeby jeszcze... Ale nie, mamy dojścia mamy, celników mamy, wszystko jest. Więc... I widzisz, i teraz i powiesz mi, ktoś powie, ale to jest takie sekciarskie. Tak, ale to jest miłosierne dalej. Rozumiesz, jak zbudujesz pewien rodzaj miłości, będąc ciągle gdzieś daleko? To nie jest religia rzymskokatolicka, gdzie ty przychodzisz sobie do kościoła w niedzielę i ty wychodzisz i tyle z twojego chrześcijaństwa. To nie jest chrześcijaństwo biblijne. Chrześcijaństwo biblijne opierało się na bliskiej nie tylko interakcji w niedzielę, ale bliskości naturalnej. Dlatego czymś naturalnym jest się poprzeprowadzać. Dlatego gratuluję Nina Błażej, jak to się mówi, Ninie i Błażejowi gratulacje za to, że się przeprowadzili bliżej. Ale jest jeszcze większy krok, żebyśmy wszyscy gdzieś tam mniej więcej byli w obrębie plus minus 5 minut. Nie? Na przykład takie coś zrobić. Nie? Nie dla, mówię, nie wiem, że nie dla wszystkich, bo ludzie będą tam sobie jakoś to badać i tak dalej, ale ja bym chciał coś takiego zrobić. Dlaczego? Bo widzę, że kwestia naturalna też jest ważna, że jesteśmy po prostu blisko. Oczywiście, jak to powiedziałem już i też to powiem, jodłami się odgrodzę, dam pod prądem, kurde, furtkę i powiem, nie wchodzić bez uprzedniego wezwania. Nie ma, że mi wsiądziecie na głowę znowu, nie? Że teraz będą wchodzić mi, a konsultacja dyszmasterska, a ja nie mam mnie w domu. Ale przecież jesteś, ale nie chcę, żebyś do mnie przychodził teraz. Bo teraz się chilluję i leżę i chcę się wyłożyć. Pół żartem, pół serio. I teraz patrząc na Jezusa, on na przykład, widzieliście go, że dzieci, nie zabraniał dzieci, żeby przychodziły do niego. Alleluja. Był takim człowiekiem, tak? Ale z drugiej strony Jezus powiedział w Ewangelii, chyba Marka to było, nie pamiętam, bo nie mam cytatu. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, żeby nie podeptały ich nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Czyli jest to człowiek, który tak, z cudzołożnikami siedzi, tworzy im wino, tym ludziom. I mówi także
o tych ludziach. Że nie dawajcie psom tego, co święte. Nie wrzucajcie pereł między świnie. On to mówi o ludziach. W Starym Testamencie widzimy analogię, jak to się mówi, że coś mówi o czymś. Analogia, dobra, alegoria, o Boże. Dwa z polskiego miałem, sorry. Więc widzimy analogię, że Jezus, w Starym Testamencie widzimy analogię, że psy, wpiszcie to sobie w Biblii, jak jest jakiś przykład, gdzie prorocy mówili o psach, to mówili o ludziach, którzy nie byli od Boga. Świnie to samo. Wraca pies do wymiocień swoich, świnia wraca do koryta. I teraz mamy z jednej strony człowieka, Boga człowieka, który traktuje tychże ludzi tak, że daje im miłość, a z drugiej strony mówi o nich, że są psami. Przypomnijcie sobie, jak to połączyć w sobie. No właśnie, i co to jest miłość? Wiesz, co chodzi? Widzisz, stoi ci ten Jezus i idzie i ci daje wino. A później widzisz, jak on gada i nie dawajcie psom tego, co tam święte. Nie wrzucajcie pereł między świnie. Można się na niego obrazić. I w którym przypadku ten Jezus obrazował miłość? W każdym jednym. Dlaczego? Bo był inny kontekst. Pamiętaj, Jezus się nigdy nie pomylił, Jezus nigdy nie zgrzeszył. Bo jeżeli w tym wypadku on by obrazował nie miłość, to znaczy, że się pomylił. On się nigdy nie pomylił, więc to było dobre to, co zrobił. Wiecie, jak mnie to uwolniło? Że ja na przykład czasami mam komuś chęć w pysk strzelić, to mu po prostu strzelę w pysk, a nie żeby się zastanawiał. Do sądu. Bo wielokrotnie my mamy pewne przeczucia intuicyjne, a później nie korzystając z nich naprawdę dostajemy od życia po dupie. A gdybyśmy to zrobili, to by tego nie było, bo byśmy po prostu tą kurę wypatroszyli. Nie byłoby tej pijawy wśród nas. I to jest wszystko z miłości. I to jest miłosierne. To jest miłosierne. Raz dzwoni do mnie człowiek, mówi, mój syn bierze narkotyki, pomódl się o niego. A ja mówię, dobrze, niech pan mi opowie, bo coś czuję, że nie mam się w ogóle... Widzisz, to jest ciekawe, nie? Czasami ktoś do mnie mówi, pomódl się. Wiecie, jaka jest moja główna zasada, nie? Nie modlę się przez telefon i tak dalej, tak? Ale sami widzicie, że ją czasami łamię, bo czasami ktoś dzwoni i mówi, dobra, o ciebie się pomodlę. Widzisz? A, to Tomek teraz zmienił zdanie. Widzicie? Często jak z wami rozmawiam, nie? Tomek, tak zmieniasz zdanie. Nie, jest jedna prawda, ale jest wielobarwne wykorzystywanie w różnych sezonach, różnych rodzajów miłości. Teraz zrozumiecie, dlaczego ja taki jestem dziwny czasami. Że mam zasadę, nie przez telefon, nie modlę się, a później ktoś dzwoni. Da, o tego się mam pomodlić. Tomek, ale ty zmieniłeś zdanie, ty dałeś słowo. Nie, ja ci powiedziałem, że generalnie nie modlę się przez telefon, bo tak jest. A tu Duch Święty mówi, że tak. A to nie jest w ogóle doktryna chrześcijańska. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest, że nagle powiedziałem, że Jezus jednak nie przebaczył nam wszystkich grzechów. On jednak tam jednak dwóch nie wziął. Na przykład aborcji nie wziął i morderstwa też nie wziął. To nie jest doktryna. I ten człowiek do mnie dzwoni i ja mówię, proszę pana, ale niech mi pan opowie o tym synu, bo ja nie mam przekonania, żeby się o pana modlić w ogóle i o tego syna. A on mówi, no bo on mieszka w mieszkaniu i on cały czas narkotyki bierze. A ja mówię, kto mu płaci za to mieszkanie? No ja. Ja mówię, to pierwsze, co pan może zrobić, żeby go pokochać, to przestać mu płacić za te mieszkanie. No ale wtedy będę go musiał wyrzucić. No to go wyrzucić. Ja, ale jak tak można? Przecież ja go kocham. No to niech pan słucha. Pan go kocha w taki sposób, że teraz pan utrzymuje go w mieszkaniu. Ten teraz ma pieniądze na to mieszkanie, więc może sobie brać jakieś resztki pieniędzy bądź też wypłaty na ćpanie. Czyli pan go w taki sposób kocha, emocjonalny, podkreślam, że mu pan szkodzi. Bo nawet chłop z jajami nic się z niego nie zrobi, tylko bez jajec, bo nawet nie umie utrzymać mieszkania. A tak, jeżeli pan by mu z miłości, powtarzam, nie z nienawiści, jakby to powiedzieć tak, nie ze złości jakby takiej, nie? Złośliwie, tylko z miłości, żeby go czegoś życie nauczyło, niech mu pan bierze tą wypłatę. Niech mu nie płaci i mu powie tak, masz 2 miesiące, żeby iść do pracy, żeby zacząć na siebie zarabiać. Ale on może wtedy trafić do więzienia, bo będzie kradł. No to niech trafi do więzienia, może się czegoś nauczy. Ale on może tam popełnić samobójstwo. No to niech popełni, jak chce. Ale to mój syn. I właśnie większość ludzi nie opiera swojej wyrażania miłości na prawdzie, a nie na tym, co by zrobił Jezus. Tylko na emocjach.
bo to mój syn, ja go tak kocham. I przez to później stymulują te pijawki w nich i te demony w nich nigdy nie wyjdą z nich, bo są ciągle karmione. I owszem, istnieje ryzyko, że ten człowiek, kiedy przestaniesz karmić jego demona, coś złego może się stać. Ale uwierz mi, jak będziesz karmił demona, to już się źle dzieje. Więc tak naprawdę nie masz nic do stracenia. Nie karm demonów. Nie wiem, co zrobił, ale ale taka historia. Jezus widzimy, pamiętacie, jak Łazarz umarł? I on chociaż wiedział, że go wskrzesi, to i tak zapłakał. Alleluja. Uznał emocje takie jak płacz, smutek za dobre. Alleluja. Czasami dobrze się jest posmucić. Chrześcijanie to by ciągle się chcieli radować, a czasami Duch Święty przekonuje cię smutkiem o tym, żebyś zmienił pewną trajektorię drogi. Wielu ludzi w naszych kręgach chrześcijańskich, takich charyzmatycznych, to oni w smutku nie dopuszczają w ogóle do swojego życia. To jest błąd. Jest napisane, że są dwa rodzaje smutku. Jeden jest smutek ku śmierci, drugi jest smutek ku życiu. Smutek ku śmierci to jest depresja, to nie o takim smutku mówię. To jest smutek oparty na własnym ja. Jest mi źle, nic mi nie wychodzi. No nie to, jest smutek ku życiu, czyli co? Zgrzeszyłeś, zbłądziłeś, złą decyzję podjąłeś. Pokutuj, nawróć się z tego, dobrze ci będzie. Zasmuć się na chwilę. To się smutać, czy się nie smutać, to zależy. I Jezus się smucił i płakał, jak Łazarz umarł, chociaż i nie wiemy teraz dokładnie, czy on wiedział od razu, czy się zasmucił, wypłakał i się dowiedział, że go wskrzesi. Tego nie wiemy, widzicie? Bo też musicie patrzeć na Jezusa przez pryzmat prawd Bożych, a nie przez pryzmat filmów. W filmach to Jezus wszystko wiedział. A ja tak nie do końca to widzę. Ja widzę, że Jezus miał objawiane rzeczy na bieżąco. Na przykład on jak Judasza wysyłał, to on nie wiedział, że Judasz go zdradzi. Tylko jak przyszło mu objawienie, jak kto misę tam, ten, kto ten, to ten mnie zdradza. Ja wierzę, że Jezusowi przychodziło na bieżące objawienie, bo ja wiem, jak ze mną to się dzieje. Ja nie wiem wszystkiego i moje objawienie rośnie. Jezus oczywiście miał to turbo więcej, ale też to objawienie rosło, bo jest napisane w Ewangelii Łukasza, że on wzrastał w mądrości i w poznaniu. Wzrastał. Czyli nie miał wgranego, wiesz co, rodzi się Jezus, mama, tak i powiem ci teraz, że ten nowodorodek zaczyna, wiesz, jechać, nie? Ludzie się dziwią, bo jak on miał 12 lat, nauczał w świątyni, widzisz, to Bóg go prowadził. Nie, od 6 lat uczą tam Tory. Od 6 czy 5 roku życia, jak sprawdzisz historyczne fakty, uczą małe dzieci Tory. Dlatego Jezus powiedział, jest napisane o mnie w księdze. Skąd on to wiedział? I ludzie mówią, bo Bóg mu to wgrał, nic mu nie wgrał. Uczyli go Tory i on przeczytał, ej, to o mnie w ogóle. Rozumiesz, co chodzi? Małe dziecko czyta, znaczy czyta, mówią mu o tej torze, on tamten i mówią, o, to przyjdę uwolnić zniewolonych i go trasło. Ej, to ja jestem. To ja jestem. Zwariował. Zwariował. To ja jestem. I później ja wierzę, że go Judasz zdradzał, to dopiero wtedy mu się objawiło. Jeden film to pokazywał. Jeden film był taki, nie pamiętam jego nazwy tego filmu, ale był taki jeden film, gdzie Jezus właśnie przytulał Judasza, jak on szedł i go sprzedał właśnie Judasz za te 30 srebrników i on go przytulił i nagle miał wizję, że on go właśnie tak zdradził. Ale jak go przytulał, to jeszcze o tym nie wiedział. Jak go przytulił, to nagle mu się objawiło. I ja wierzę, że tak Jezus miał objawiane. Więc wierzę, że Jezus mógł nie wiedzieć, że wskrzesi Łazarza. Się wypłakał, tu jego dusza się wypłakała i podczas tego nagle łup, objawienie. Ej, on nie umarł, on śpi. On w ogóle śpi. Nie wiem, czy tak było, czy nie. Mówię, to jest takie moje. I teraz co? I poszedł i wskrzesił Łazarza. Alleluja. Poszedł i go wskrzesił. Dlatego później napisano, wskrzeszajcie umarłych. Bo jest to objaw czego? Miłości. Słuchaj, teraz przejdę do uzdrowień. Jezus co robił, jak wychodził? Uzdrawiał chorych. Głosił Ewangelię. Uwalniał ludzi od demonów. Kto to robił? Miłość. Nie wiesz, jak kochać ludzi? To ja ci powiem. Głosim Ewangelię. Uzdrawiaj chorych. Wypędzaj demony i wskrzeszaj. To jest miłość. Ty im dajesz swój czas, siebie i dajesz im Boga w tobie, który ich uzdrawia, uwalnia i zmartwychwzbudza, jeśli będzie taka potrzeba. To jest miłość.
Jak mam mocniej kochać? Więcej uzdrawiaj, uwalniaj i wypędzaj i prorokuj. To jest proste jak budowa cepa. Ludzie myślą, że kochanie to jest bycie miłym. Uwalniaj, uzdrawiaj i głoś Ewangelię. Ja głoś Ewangelię różnorodnie. Pamiętam, jak mieliśmy jeden sezon, tośmy tak jechali na ten rzymski katolicyzm, a później nagle, w jednym czasie, u wszystkich z Kościoła praktycznie co ewangelizowali, przyszedł taki niesmak do tego i zmieniliśmy w ogóle, że tylko mówiliśmy im, jacy mogą być w Chrystusie. I dalej taki był sezon. Co było dobre, a co złe? Wszystko było dobre. Raz jechaliśmy z tym jak z dziką, starą szmatą, a raz w ogóle lukierkowaliśmy ich normalnie, jakbyśmy im wazelinę gdzieś wciskali. I co było dobre? Dupowłastwo? Czy kopastwo? Zależy jak leży. Oj, nie powiem tego dalej. Oj. Tak. Jezus także, pamiętacie tą kobietę, której prorokował przed studnią? Ona mówi, nie mam męża. On mówi, wiem, że nie masz męża, bo masz tą, bo masz tamtą, masz tych czterech, tam pięciu chłopa, ileś tam chłopa. O no, ona, o, prorok jest wśród nas. I nagle ona zewangelizowała całą wioskę. Więc Jezus prorokował. Jak masz uwalniać miłość? Prorokuj do ludzi. Dziś często miłość opiera się wedle świata właśnie na przytulaniu, empatii, płakaniu, to wiemy. Ale miłość to Bóg. A Bóg kochał w taki sposób, że prorokował, uwalniał, uzdrawiał. To jest miłość. A że czasami się wkurzył, to też jest miłość. Alleluja. Widzisz? Bo lecimy dalej. Jezus co robił, jak przyszli faryzeusze? Wy, faryzeusze, plemię żmijowe, hipokryci. To co, Jezus się pomylił? On już tak nie kochał tych ludzi. On ich teraz nie kochał. On teraz ich gnoił. Kochał ich, bo Bóg jest miłością i wyzywał tych ludzi od plemienia żmijowego. Jak mam kochać, Tomek? To mam ich wyzywać od plemienia żmijowego, czy mam ich lukierkować? Ja nie wiem. Masz ty wiedzieć. Alleluja, powiedz, wiem. Alleluja, masz wiedzieć. Mnie to nie obchodzi. To ciebie ma obchodzić. To jest wielobarwna miłość Boża. Pokazuję wam spektrum Jezusa, który jest naprawdę i ambiwalentny w tym wszystkim, co robi, i taki wielokolorowy w tym wszystkim, co robi. Jezus mówi jedną złotą zasadę w Biblii. Więc wszystko, co byście chcieli, żeby wam czyniono, wy im czyńcie. Alleluja. To jest złota zasada. To jest taka prawda. Mi to kiedyś mama powtarzała. Ja takich słów nie rozumiałem. Tomek, rób tylko ludziom to, co ty chciałbyś, żeby tobie czyniono. Ja absolutnie, naprawdę, przez 20 lat mojego życia mi to dźwięczało w głowie, ale ja nie rozumiałem. Dopiero po moim nowonarodzeniu dotarło do mnie, że chodzi tu o prostą prawdę. Że jeżeli ja kogoś krzywdzę z intencją krzywdzenia, to czy ja rzeczywiście bym chciał, żeby mnie krzywdzono? I do mnie krzywda wtedy wróci. I dopiero zajarzyłem, że moja mama mi mówiła o prawie przyciągania, które jest w Biblii. Kochaj innych tak, jakbyś ty chciał być kochany. Czyli jeżeli ty komuś strzelasz w pysk, to jeżeli robisz to z miłości, jesteś ochroniony. Dlaczego? Bo ty go kochasz, dlatego strzelasz mu w pysk. Ty nie strzelasz mu w pysk, dlatego że on cię zranił. Ty nie strzelasz mu w pysk, dlatego że on tam, nie wiem, skrzywdził cię. To tak świat robi, a szczerze ci w pysk, bo jestem zły na ciebie. A czemu jesteś zły na mnie? No bo mnie skrzywdziłeś. Dlaczego? No bo wczoraj nie było seksu. O. I się obraziłem. O. Bo jest napisane, kobieta, jej ciało nie jest dla niej, tylko dla męża, a ty mnie nie posłuchałeś. O. Tak. Nie tak. Bo później tak ciebie będą traktowali. Ale jeżeli ty z miłości w pysk strzelasz, masz na to potwierdzenie prawdy i intuicyjnie wybierasz, to alleluja, może i ktoś ciebie w pysk kiedyś strzeli. W prawdzie. Alleluja. A? Później spotkasz mentora. Powiedz, no chciałaś, to masz. Dlaczego? No bo tak jest i to jest dobre. Bo z miłości to jest wszystko dobre. Pamiętacie Jezusa, jak prorokował do Piotra, apostoła, o tym, że będzie skałą? O, Piotrze, ty będziesz skała. Ty będziesz tym odłamkiem skały, na której zbuduję moją skałę.
A dwa rozdziały, czy rozdział później, co mu powiedział? Powiedział tak. Idę na krzyż. Nie, Panie Jezu, i wszyscy mnie zostawicie. Nie, ja nigdy Cię nie zostawię. Dopóki kur nie zapieje 3 razy, Ty się mnie wyprzesz. 3 razy. Nie, Panie, nigdy Ty nie idź na ten krzyż. Idź precz ode mnie, szatanie. Ten sam Jezus chwali Piotra, że będzie budował kościół. Prorokuje mu wielkie rzeczy. A ileś czasu później jedzie po nim, że jest szatanem. Precz ode mnie, szatanie. Ten sam Jezus wybiera Jakuba i tam innych, żeby szli. A później oni chcieli spalić, tak jak Sodomę i Gomorę kiedyś Bóg tam spalił. On powiedział, i wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście, synowie gromu. Nagrałem taką piosenkę, ale już dzisiaj mam inaczej. A wtedy, jak ją nagrywałem, bądź ona mi przyszła, to tak było. Jestem synem gromu, wiem to doskonale. Czas nadszedł, by wstrząsnąć tą religijną głową. Po co tu jesteś? Zastanów się na nowo. Więc to będzie trzecia piosenka, która wyjdzie, albo czwarta. Więc zrozumcie tą wielokolorowość miłości Jezusa. I widzisz, i teraz przychodzicie na przykład do mnie, bądź ktoś przychodzi do was i mówi, czemu ty mnie tak źle traktujesz? A ty mówisz, bo cię kocham. Bo ty teraz potrzebujesz dosyć klapsa na dupę. A czemu ty mnie nie przytulisz? Bo to nie jest czas na przytulenie. Jak będzie czas na przytulenie, to cię przytulę. Bo wy, Dorożała i Ceroński, to wy tak oskarżacie ten Kościół. No ale jak siedzą w gównie i to jest Kościół, a Paweł powiedział, kogo mamy sądzić, jak nie nas samych w Kościele, bo tych, co są ze świata, osądzi Bóg. Tych nie tykaj, nie tykaj świata. Po co tam sądzić świat? Bóg ich osądzi. Chłopie, ty masz iść do świata, iść do chorych w ogóle, iść ich uzdrawiać. Po co ty tam będziesz im mówił, że są niemoralni? No a jacy mają być moralni? Mają być jacy? Mają być, jak oni tam mają ducha tego świata, chcą się łonaczyć, tylko tam robić różne rzeczy, co oni tam chcą? Co z tego? Idź, głoś im Chrystusa. Ale Kościół masz osądzać, Paweł, apostoł. I później przychodzi taki wnukowski Mateusz, wbija się do rzymskiego katolicyzmu, tam do kościoła jednego z największego w Polsce, gdzie prowadzony był livestream i się wbija normalnie na live i coś tam głosi. I wszedł tam, głosi, że Jezus coś tam zrobił i uciekł, zanim go jeszcze złapali. A później mówią, szaleńcy! Jacy szaleńcy? Mówią, że to kościół, no to my się wbijamy jak do siebie. Jak Jezus, który się wbił do siebie i powywracał im te stoły. Aleluja! Widzisz, to można się wbić, czy nie można. To zależy. Miesz siły na zamiary. Zobacz, czy jak pójdziesz siedzieć na chwilę, to będzie gorzej, czy lepiej dla ciebie za to, co zaraz zrobisz. To zależy. I to też jest miłość. Bo się wbijesz na chwilę, coś tam zrobisz. Tak jak Jezus, który powywracał stoły, robił te rzemyki. Wkurzony był na nich, że oni zrobili z domu modlitwy, zrobili handel i ich tam siach, ciach, ciach. No to jak on kochał w tym momencie? W boski sposób, aleluja. Miłość jest wielobarwna. Miłość to nie tylko te przytulanie, te miłe spojrzenia, te motylki w brzuszku, te chodzenie razem, ta empatyczność. To jest także miłość. Ale ja wam pokazuję, że miłość jest Jezusem, miłość jest Bogiem, miłość jest wielobarwna. Ona jest w swojej podstawie na nauce Bożej. Ci, którzy nie robili wcześniejszych nauczeń, mogą trochę nie trybić, ale jest 8 wcześniej, możecie zrobić. Ale wyraża się wielokolorowo w twojej. Ty musisz wiedzieć. I nic nie jest złe same w sobie. Bo. Czy Jezus zbłądził, wywracając im stoły? No właśnie. Jezus nigdy nie zbłądził. Czy Jezus zbłądził, nazywając Piotra szatanem? Idź precz ode mnie, szatanie. Dlaczego? Bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Czy jak ktoś mi przychodzi z was i mówi, ja bym to zrobił, idź precz, szatanie. No jak, szatanie? No idź precz, szatanie. To są chrześcijańskie kłótnie małżonków. Idź precz, szatanie. My tak kiedyś mieliśmy z żoną, może rzadko, ale wiem, że tak niektórzy mają częściej. Się kłócą, tak, wiesz o co chodzi? Ktoś mi coś mówi, idź precz, szatanie, nie, idź ty precz, szatanie. Wyjdź z niego, diable, nie, ty wyjdź z niego, idą. Ja mówię, Boże, do uwolnienia, obydwoje. Idź precz, szatanie. Ale czasami, czy tak warto powiedzieć? Myślę, że tak.
kiedy jaka jest prawda? Kiedy nie myślisz o tym, co ludzkie, co boskie, tylko myślisz o tym, co ludzkie. Kiedy myślisz jak szatan, bo to szatan by pomyślał, nie idź na krzyż, zostaw krzyż, pomiń krzyż, a Jezus mówi, krzyż będzie wszystkim. A ty, Piotrze, milcz, bo krzyż będzie wszystkim dla ciebie. Ty nie rozumiesz, co ty właśnie powiedziałeś. Ty właśnie żeś wywinął tutaj takiego byka, bo żeś o mnie się przestraszył. I po ludzku chciałeś mi dobrze zrobić. No nie idź, pogłaskajmy. Precz, diable. I niekiedy właśnie głaskacie tych ludzi za bardzo. A trzeba im powiedzieć, precz, szatanie, ode mnie. A kiedy? Nie wiem. Ty mi powiedz. Jezus nauczał ludzi o miłości Ojca. Alleluja. Patrzcie, jakie to jest różnorodne. Jezus także był chytry jak wąż, a niewinny jak gołębica. Nawet takie przekazanie dał. Bądźcie jak węże. Przebiegli, ale niewinni jak gołębice. Chrześcijanie to są tacy jacyś kwadratowi, ja mówię. Kuźwa. Zamiast okrągli, to kwadratowi. Doskonałość dąży do okrągłości. Dlatego jak się robią bicki większe, to się robi okrągłe. No, na owalny kształt, jak jest napór powietrza, robi się taki. Samochody robią się takie bardziej owalne, nie? A nie kwadratowe. Wtedy jest opór. I ten opór tworzy owal. O co chodzi? Chodzi o to, że chrześcijanie powinni być, wedle mojego zrozumienia Ewangelii, bardziej przebiegli. To świat jest przebiegły. A chrześcijanie to są tacy za poprawni. Tak, pani z Urzędu Skarbowego jest, będę się pilnował. Za poprawni. Słuchajcie, co Jezus tutaj powiedział. Was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Wy, mówi tutaj do kogoś, idźcie na święto, lecz ja jeszcze nie idę na te święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas on poszedł, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. A, skubany. Nie, idźcie, idźcie, jeszcze nie idę. No spokojnie. Później się skitrał, bo powiedział, jeszcze nie idę. A nie, że w ogóle nie idę. No widzisz? O, manipulacja. No oczywiście. Pierwszego rzędu. No, ja naprawdę zrobię kiedyś nauczanie 21 sposobów manipulacji Jezusa. Bo ludzie nie rozumieją, że to nie jest nic złego. Jeżeli masz dobrą intencję, możesz używać technik manipulacyjnych, które są na korzyść tych ludzi, do których to stosujesz. Bo manipulacja ogólnie to jest system, który zmienia pewne tryby. To nie jest nic złego. Manipulować czymś, na przykład w matematyce manipulować, to nie jest nic złego. Rozumiesz? Tam jest manipulacja zła, to jest ta intencja człowieka, który wykorzystuje pewne techniki, żeby on pozyskał dla siebie, a wy żebyście stracili i jeszcze przy tym dozuje kłamstwo. Ale i guru manipulatorzy, którzy dla siebie wykorzystują ludzi, i Jezus, guru, kurde, sekty chrześcijańskiej, wykorzystywali te same techniki manipulacji, na przykład jak straszenie ludzi sądem. Jechanie ludzi po najniższych emocjach. Dochodzenie do ludzi po najniższej granicy, czyli do wszystkich tych biednych, schorowanych i dawanie im nadziei. To są wszystko te uważane dzisiaj za techniki manipulacyjne. I co? I pstro. Jeżeli masz czystą intencję i jeżeli robisz to na poczet prawdy Bożej, to nie jest żadna ta zła manipulacja. Używasz pewnej techniki, żeby osiągnąć cel, żeby nawet tym ludziom pomóc. I co z tego? Boże, ja pierdzielę. Co z tego, kolego? Jak to powiedział apostoł Paweł? Byleby Chrystus był głoszony. Nieważne jak, byleby było. Obłudnie, nieobłudnie. Nieważne. Byleby Chrystus był głoszony. Musicie to zrozumieć. Czy ja użyję jakiejś techniki? Na przykład.
Przecież wy sami to robicie, Boże. Przekonaj męża, żeby coś zrobił dla ciebie. No weź i zaraz już ja ci powiem o trzech technikach, które żeś mu właśnie posprzedawał, mu coś tam. Rozumiesz, o co chodzi? Już żeś go tam coś tam, już tam coś. A jak ty I teraz, czy to jest manipulacja? To jest taka technika. Ale czy ty masz coś złego w intencji? Czy ty chcesz go okraść? Nie, no właśnie, nie? I teraz Jezus robił takie rzeczy. Był chytry jak wąż. A właśnie chrześcijanie są tacy zbyt poprawni, rozumiesz? A ty możesz dodać takie słowo, no nie idę jeszcze. I tak, Panie Boże, zakryj mu to jeszcze, żeby on myślał, że nie idę. A później pójdziesz ukryciu. Czemu mnie okłamałeś? Nie, mówiłem jeszcze. Ale nie słyszałem. Twój problem. Jezus nie przepraszał. Zauważyliście, że kiedykolwiek Jezus mówił takie dziwne rzeczy, na przykład, kto nie pije mojej krwi, nie je mojego ciała. I ludzie od niego podchodzili. Jezus mówił, no nie od ojca. On nigdy nie powiedział przepraszam. No bo on się nigdy nie myli. Jak wyraził miłość, jak zobaczył, że jest wielu fałszywych wokół niego i zrobił zagrywkę. Bo to, wiecie, co to było, te, kto nie pije mojej krwi, nie je mojego ciała? To była zagrywka. Przecież on nawet nie wytłumaczył, po co to robi. Dopiero później uczniom powiedział o komunii, o co chodzi. A tam to była czysta zagrywka. Asia kiedyś miała o mnie sen, że rzucam ludzi w przepaść i patrzę, czy mi zaufają. Jeszcze mieli być obróceni plecami do tej przepaści, żeby mi ufali. I ja też robię takie zagrywki specjalnie. Na przykład jak widzę, że dużo ludzi fałszywych mnie otacza i dużo jest fałszywych na Facebooku, nie? Na przykład, że tam, Tomek, ja mówię, to czekaj, zaraz im numer jakiś wykręcę. Na przykład wystawiam dupę diabłu, o. Jak mogłeś, za daleko lubiałem twoje nauczania, ale wystawiłeś dupę diabłu, biłeś diabła w mordę, nie, za daleko, przeproś, nie. Jezus zrobił zagrywkę, widział, że dużo fałszywych idzie za nim, i z miłości do ludzi, którzy jednak idą za nim prawdziwie i do tamtych, żeby się opamiętali, powiedział tak. Hej, kto nie je mojego ciała, nie ujrzy żywota. Oni, jak pierdziel, Hannibal Lecter. Kto tu chce z nas, żebyśmy zjadali? Oni tak myśleli, bo oni tam byli próżni. On mówi, zamiast im tłumaczyć, nie, to gest proroczy, gest proroczy. To i mówi tak. Kto nie pije mojej krwi, ten dopiero nie ujrzy żywota. On, o, a Piotr patrzy na niego i mówi, Panie, gdzie my pójdziemy? A mówi, super, właśnie się zgodziłeś na to, żeby wypić moją krew. Alleluja, chwalmy Pana. A reszta co zrobiła? Oburzyła się. Bo co? Bo zbierał pieniądze. No właśnie, oburzyła się. Bo dodał filmik Tomasz Dorożała, że zbiera pieniądze i dzieci wkładają pieniądze do kolekty. No, ja takie akcje robię. Widziałem dużo fałszywych. To czekaj, zróbmy zbiórkę pieniędzy. Dzieci niech jeszcze wkładają. I specjalnie to wrzucę w internet. Teraz będzie gówno burza. Ha, ha, ha. A ludzie... I nagle obroty spadają. Mówię, fajnie, fałszywi odeszli. Zostają tylko ci, co chcą. Wiecie, że ja to robię specjalnie. A naprawdę ja wam tu tłumaczę. Ja mówię, ja może wam nie zdradzę wszystkiego. Bo wtedy to nie byłaby, wiecie, taka zabawa fajna. Tudzież nie byłoby weryfikacji. Ale naprawdę, jak ja coś robię, to robię, że ja wiem, co robię. To nie jest tak, że mi coś odpaliło na emocjach i ja se zrobiłem, a później przepraszam. Nie. Nie. I Jezus robił to samo, na przykład, żeby z miłości zweryfikować ludzi, którzy za nim idą. Bo czuł, że wielu jest fałszywych. I mówi, okej, nie będę was krytykował, że jesteście fałszywi, tylko powiem, że kto nie pije mojej krwi, ten nie jest od ojca. I kto zostanie? O, 12 zostało. Dobra, było 1000, zostało 12. Alleluja. Reszta od diabła. Alleluja, idziemy. No takie były jego teksty. I kiedy on kochał tych ludzi? W każdym czasie. Wtedy, kiedy im te wino robił i wtedy, kiedy im mówił, że jak nie wypiją mojej krwi, to nie idą do ojca i w ogóle oni są od szatan. W każdym czasie, bo był inny kontekst, inny sezon. A jak ty będziesz tylko patrzał na siebie, jak mam wyrażać miłość? Czy mogę tak zrobić? No o co ci chodzi? A jest na to kontekst i sezon? No jest, no to zrób. Trzyma się to jakiejś prawdy Bożej? No tak, nie zna nikogo do ciała, coś tam, nie wiem, tu, wiesz. Prawdy Boże znacie, tak? Fundamenty większość. Jezus na przykład także straszył ludzi Bogiem.
Ewangelia Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabić mogą ciało, ale duszy nie mogą zabić. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. Słowa Jezusa. A nowocześni ewangelicy mówią, nie, czemu ty straszysz ludzi Bogiem? A ja, bo Jezus straszył. Ja będę ludzi straszył Bogiem. Nienawróconych. Bo nienawrócony człowiek musi zrozumieć, że jest żużlem. Kochanym żużlem. Jesteś kochaną larwą, ale dalej larwą. Jesteś kochanym psem, ale dalej psem. Jesteś kochaną świnią, ale dalej świnią. Bo tam demon siedzi, bo jest duch martwy. A nie, że tak wszystkich Bóg umiłował, wszyscy są dziećmi Boga, bo wszystkich dwóch z Bóg stworzył. Papież Franciszek. A ja mówię, no świetnie, papieżu. Świetnie, że jej zapapieżył. Fajnie. Wybraniec rzymskiego katolicyzmu. Wszyscy są stworzeni przez Boga, więc wszyscy są dziećmi Boga. Papież Franciszek. Cytuję. Ostatni ekumeniczny zjazd papieża Franciszka i innych imbecylów religijnych. I widzisz, i teraz, a Jezus mówi zupełnie inaczej. Pamiętacie tą osobę? Jak ją Jezus pokochał? Która przyszła do Niego po uzdrowienie. Jezu, uzdrów mnie. Ale ja nie przyszedłem do Twojego domu. Ja przyszedłem tylko do owiec z Izraela. Nie przyszedłem do szczeniaków. Czyli do psa. Nie przyszedłem do szczeniaków. Ale Jezu, ale szczeniaki jedzą także ze stołu to, co spada. On jest tak na nią patrzył. Ale coś tam. Ona mówi, Panie Jezu, ale ja przecież ten... Mówi, wiara Twoja Cię uzdrowiła. Chrześcijanie to by tak czasami chcieli do tego świata lecieć z tymi rękami i uzdrawiać tych chorych. Uzdrowię Cię, uzdrowię Cię. Jeszcze na siłę go będzie uzdrawiać. Uzdrowię Cię, no mówię, że Cię uzdrowię. No ja przecież mówię, że Cię uzdrowię. A Jezus robi odwrotnie. Szedł ktoś za Nim, on mówi, no nie, nie przyszedłem do Ciebie. Dziś idzie babka za Nim, uzdrów mnie. Nie. No nie, nie przyszedłem do psów. No ale... I teraz, co on robi? Wzbudzał w niej pokorę. Ona się zderza z Bogiem chodzącym po ziemi. Rozumiesz? Wiem, że to był człowiek, ale rozumiecie, o co chodzi? Zderza się z boskością. I pyszałki mówią, no przyjdźcie, uzdrów mnie. A Jezus mówi, no dobra, idź stąd. Tyle wam dam figę z makiem. Znam wam znak Jonasza. Na 3 dni będę w grobie, a później zmartwychwstanę. I powiedział do niej, nie przyszedłem do was. Przyszedłem do Izraela, bo ona była jakby katoliczka. O. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jakby jesteśmy chrześcijanie, katolicy, protestanci, to Jezus jakby przyszedł do protestantów, załóżmy, a ona była katoliczką. Albo do katolików Jezus przyszedł, a ona była protestantką. To protestant leci za Jezusem, a Jezus mówi, ja tylko do katolików przyszedłem. Ja protestantów nie uzdrawiam. A on mówi, ale czy ci protestanci nie są na ekumenicznych zgromadzeniach? I czyż nie jedzą z tego samego stołu? A Jezus mówi, głupi przykład, ale taki śmieszny. Chodzi o to, że ona zamiast się oburzyć, w jej sercu powstała pokora i uznała go dalej. No ale jak to? No nie, no uzdrów, przecież jesteś uzdrowicielem. No uzdrów, nie dla psa kiełbasa. No uzdrów, nie, uzdrów. O, wiara Twoja Cię uzdrowiła. A ty co, na tych ulicach biegasz i na tych ludzi to jeszcze na siłę byś kładł ręce, nie? Żeby ich tak wszystkich pouzdrawiać. Widzisz? Ja wiem, że mamy uzdrawiać chorych, ale jakaś wielobarwna ta miłość u Jezusa jest, nie taka jedna. I tak, i Duch Święty będzie cię przynaglał, żeby kłaść ręce na niektórych. Ale Duch Święty też może cię przynaglić, żeby powiedzieć, nie dla psa kiełbasa. I nie możesz mieć wyrzutów sumienia, że takie coś ci przyszło do głowy. Akurat do tej osoby, wiesz co, i ta osoba do ciebie przychodzi, a ci takie teksty w głowie, o tym żyło, bracie, co ja jej powiem. To powiedz to, co ci przyszło, nie dla psa kiełbasa. A ten człowiek albo się oburzy i odejdzie, albo powie, no ale ja lubię kiełbas. Nazwałeś mnie psem? Jak możesz mnie nazwać? No dobra, ale weź uzdrów, bo słyszałem, że masz moc. No proszę. I widzisz, i bez tego kliku w jego sercu. Nie byłby gotowy przyjąć uzdrowienia, a ty później byś mu tłumaczył, że nie ma wiary. Wiesz co, dzień? Nie, jednak nie miałeś wiary. A ja ci powiadam, ty w nim nie wzbudziłeś wiary. Najłatwiej jest powiedzieć do odbiorcy, nie masz wiary.
I oczywiście jest tym półprawdy. Tylko że Jezus, jak widział kogoś, że nie miał wiary, to właśnie łamał go tak, żeby wzbudzać w nim wiarę, dlatego byli wszyscy uzdrowieni. Więc wszyscy. Wszyscy, którzy przyszli do Jezusa i o których On się modlił, byli uzdrawiani. My takich efektów na dzień dzisiejszy nie mamy. Z jednego powodu. Z tego, że my nie łamiemy ludzi do przyjęcia wiary. Zawsze Bóg, jak przychodzi, przyprowadza ci osobę. I ona tego chce. Zawsze jest dla niej uzdrowienie. Ja nie wierzę, że nie ma. I owszem, jej niewiara to brokuje, ale ty jako usługujący masz wiedzieć do cholery. I mówię to też do siebie. Ja się o to modlę, naprawdę. Ja się modlę, żeby naprawdę być jak Jezus i kochać jak Jezus. Bo wiecie, że do Jezusa On nie uzdrowił tylko tych, co nie przyszli do Niego. A do wszystkich, na których On nakładał ręce, nigdy nikomu nie powiedział, że nie ma wiary. A my tak mówimy. Ja też. I wiesz, że to jest półprawdy. Tylko, że Jezus robił taki myk. Przyszedł do Niego ten z tymi nogami, tak? Chromy. To powiedział Mu co? Przebaczone Ci są wszystkie Twoje grzechy. Dlaczego Mu to powiedział najpierw? Bo miał słowo wiedzy, że On sobie musi wybaczyć. I ten klik w nim powstał i gotowy był do uzdrowienia. Przyszła ta babka, nie dla psa kiełbasa. Dlaczego? Bo ona była pyszna w sercu jeszcze. On i nie dla psa kiełbasa. No... I klik! No dobrze. I kliku, dobra, jesteś gotowa, cyk. A my co? Uzdrowię cię, bo jest napisane, kłaść ręce będą i jedziemy jak maszyna. A Jezus zupełnie inaczej to robił. Raz kładł ręce, raz przyszedł do gościa, gościu do niego przyszedł, uzdrów mojego tam sługę, kogoś tam w domu. No to dobra, idziemy. Nie, nie wchodź pod mój dach. No dobra, no to będzie uzdrowiony tej godziny, uwierzyłeś. O, on ma wiarę większą niż w Izraelu. Bo powiedział, że ten tu włada nad tym, ja jestem komuś podległy i tak dalej. Ty tylko powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I co? Amen, amen, koniec, uzdrawianie. Widzicie, jakie to jest wielobarwne wszystko? To jak mam uzdrawiać? Ja nie wiem. Musisz ty wiedzieć. Więc kochaj jak Jezus. Alleluja. Gniewaj się, kiedy potrzeba. Bądź miły, kiedy trzeba. Uwalniaj, uzdrawiaj proroków, prorokuj, kiedy trzeba. Rób prorocze gesty, kiedy trzeba. Bądź przebiegły, lecz czysty w intencjach, kiedy trzeba. Tak? Kochaj innych, jak sam chcesz, żeby cię traktowali, tak? Czyń cuda, nawet gdy czasami piwem biednego nawrócisz. No. To już stosujecie, niektórzy słyszałem, że kupują od biednych czas. Daj na wino. Dobra, ale daj mi 10 minut. No dobra, no i mu dajesz na wino. No i co z tego, że mu dałeś na wino, no? Niech depresyjnego ducha rozweseli mu serce winko. Z tym problem. A ty masz 10 minut wytargowane, żeby mu teraz głosić Ewangelię, prorokować i modlić się o niego. Alleluja. Bo się zgodził. I masz go. A nie, moralność odzywa. Ja nie mam, nie dam ci na wino, bo Jezus powiedział, że to jest złe, grzech, pokutuj grzeszniku. No fajnie, fajnie, żeś go tam pozyskał teraz dla królestwa. Jest kilka rzeczy, których Jezus nie robił, ja wiem na pewno o dwóch. Jezus nigdy nie wulgaryzował. Trzymał język na wodzy. Jak wulgaryzujecie bez potrzeby, bo ja też nie wiem, czy to słowo gromie, czy one było na pograniczy, ale słyszę niektórych z was, jak się odzywacie i mówicie, bo mam łaskę. Jezus tak nie gadał. Ja rozumiem, dupa, coś tam tu, są pewne granice. Co możecie, co nie możecie, nie wiem. Nie będę was uczył, co możecie, co nie możecie. Ale czysty język zachować, bo język na wodzy, Paweł mówi, jest jak ster statku. Trzymaj go czystym. Trzymaj go czystym, a nie jak świat tutaj kuku, kuku, kuku. Ja na przykład miałem tak kukuruku, to nagle po nawróceniu w ogóle mi to odeszło samo. Rozumiecie, o co chodzi? Ja się brzydzę wulgaryzmami. A niektórzy z was nie brzydzą się wulgaryzmami. Niech ci to zbrzydnie. Ja nie mówię, czy to jest złe, czy dobre. Po prostu zobacz sobie, że to robi większą destrukcję, jak świat cię słucha, niż coś lepszego. Bo niczym się nie różnisz. Niczym się nie różnisz. To tak jakbyś z nimi cudzołożył, z nimi sobie wiesz, o co wszystko robi, a później Jezusa głosił przy wódeczce w ogóle jeszcze i tak dalej. Widzisz, jak to wielobarwne wszystko. Nie widzę, żeby Jezus na przykład wulgaryzował. I ja też nie widzę, żeby Jezus kłamał. Niektórzy z was kłamią jeszcze.
Mówią, bo się boją, obietnice jakieś dają, za bardzo obiecują coś, dotrzymują słowa, mówią, że będą o 15, 3 po 15 nie dają znać, kurde, już 3 minuty minęły, już powinieneś dać znać, że cię nie będzie, że będziesz na przykład za 20 minut. To wychodzi w tych małych rzeczach, tak? Przyjadę na 15, 15:03 nie ma dalej informacji, dlaczego cię nie ma, a chrześcijan taki jest pełno, to jest kłamstwo, obietnicę dałeś, złożyłeś, zmień to, przeproś. Ja nie widzę tego u Jezusa. Żeby tak robił. Bądź jak Jezus. Zapamiętaj. Kochaj tak jak Jezus. Jednak Jezus to jest kto? Kamień węgielny. Powiedz kamień węgielny. A kamień węgielny to jest tak jak pierwsza szpada, co wam powiedziałem, nie? Dzisiaj się wbija szpadę i mówi się, zaczynamy budowlę, to jest Jezus. Cyk. Ale cały fundament to jest nauka apostołów. Czyli kochaj jak Jezus, to jest pierwsze. Ale później poszerzasz tą miłość o wszystkich bohaterów. Przecież Abraham w trochę inny sposób wyrażał miłość. Salomon w trochę inny sposób wyrażał miłość. Dawid w trochę inny sposób wyrażał miłość. Na przykład Dawid, mnie inspiruje jego historia z Saulem, tak? Saul był wybrany przez, no w sumie ludzi, ale Bóg go też zaakceptował, bo ludzie chcieli, tak? Ten król Saul. Później na niego demon spadł, ten wybrał Dawida już, a Dawid co? Nie leciał i nie mówił, ja jestem wybrany przez Boga, spadaj Saulu, zabiję cię, ja będę teraz królem, wymuszę na tobie i tak dalej. A dzisiaj jak się ludzie zachowują? Piszą do mnie, ja jestem w prawdziwym ruchu przebudzeniowym, ja to, ty nie dorożała, ty jesteś zwiedziony, ty jesteś to, się zachowują jak debile. Bo są zazdrośni, że jednak u mnie to rośnie. A oni pieprzą bez sensu i dalej grupka 4 osoby. Wielkie wizje, objawienia, ale co? Autorytetu nie szanują. A Bóg mówi, zostaw Saula w spokoju. Ja się nim zajmę, jeśli to Saul. I widzisz, i tak Dawid na przykład wyrażał swoją miłość. Był przy Saulu, grał mu na harfie, a ten chłopiec zdemonizowany latał go tam, chciał zaciukać, a ten mówi, czemu mnie w ogóle bijesz? Po co chcesz mnie zabić? Przecież jestem ciągle przy tobie. Dlaczego? Bo Saul się go zaczął bać. A Dawid dalej mu na harfie grał. Później już nie mógł, bo go już ten chciał zaciukać. To później w końcu Saul i tak zginął tam z kogoś ręki, a i tak jak zginął z kogoś innego ręki, przy tamten niby powiedział, że go zabił, a ten go jeszcze łeb mu uciął, bo się nie godzi zabijać namaszczonych. Chociaż to było kłamstwo, bo tamten chciał sobie chwałę po prostu przyżyć. No i co? I widzicie, jaki był, kurczę, Dawidek? Jaki Dawid miał serducho, widzicie? Własnego wroga, zabili jego wroga, a ten płakał, użalał się w ogóle, wpopił w ogóle i jeszcze stracił gościa, który rzekomo go zabił. Własnego wroga, rozumiesz, o co mi chodzi, który go prześladował. Niesamowita miłość. Poszerzcie to o to. A nie później lata, bo ma 3 objawienia i Cereński zwodziciel, Drożdża zwodziciel, a ja wam wypiszę cytaty, a ja wam to, pokutujcie, publicznie was jeszcze spokutuję. Ja mówię, weź w ogóle, co ty robisz? Mówię, kurde, co ty robisz, człowieczku? Po co ty to robisz? Jak Bóg będzie chciał, to mnie sam ściągnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? A nie, że ty teraz musisz być ostrzem mrozu. Ostrzem mrozu w tyłek wsadź, kurde. Ostrzem mrozu, to chyba z Warcrafta jest takie. Ostrzem mrozu. Najlepsza broń w Warcrafcie chyba. Ostrzem mrozu. Ja pierdzielę. Ja mówię, ludzie, i widzisz, i teraz ludzie właśnie takie coś robią. I to jest zazdrość. I to jest złość i to nie ma nic wspólnego z miłością Bożą i oni mówią, że teraz prawdą Bożą osądzamy Kościół. To nie jest osąd Kościoła. Wiecie, co to jest? Zazdrość. To się tak nazywa. I strach. Po co mi, żebym ja tam, wiesz, w ogóle jakieś rzeczy się wynosił? Więc zapamiętaj, kochaj jak Jezus. Jezus to jest początek budowli, kamień węgielny. Pamiętajcie, Jezus nie miał żony, więc widzisz, Jezus w jakichś przykładach on ci nie da możliwości, żeby go naśladować. Jezus nie miał żony, więc co? Wszyscy nie miejmy żon? No Paweł tak mówił, ale mówi, dobra, jednak jak chcecie te żony mężów, to miejcie ze względu na jakieś tam seksualne rzeczy i tak dalej, nie? No tak powiedział czysto. Nie umiecie się ogarnąć w tym, no to macie, żeby tam szatan was nie zwiódł, żeby nie było orgii. I żeby świat potem powiedział, co za w ogóle dziwaki, tu Boga wielbią, tam się łonaczą, ja pingole. Normalnie nie do zrozumienia, więc żeby tego nie było, miejcie sobie żonę, tak? Albo jak Dawid miał kilkanaście, ale to nie, bez przesady. To Salomon to był w tym pierwszy. Więc teraz, widzicie, więc sam Jezus
We wszystkim go nie dasz rady naśladować, bo on wszystkiego także nie zrobił. Ja często wam mówię, że Jezus, on przyszedł objawić nam Boga Ojca, a nie przyszedł nam objawić całego Boga. Ja o tym będę osobne nauczanie robić, bo ludzie myślą, że Jezus to Bóg wcielony, okej, ja to rozumiem, ale jak się Bóg wcielił, to znaczy, że on tylko przyszedł objawić nam pewną cząstkę. Ta cząstka to się nazywa Ojciec, Mesjasz, Zbawiciel i nic więcej. On nie miał zespołu uwielbienia, z którym chodził. Dlatego ludzie mówią, na przykład niektórzy protestanci, no ale jak wy macie uwielbienie, to jest starotestamentowe. Przecież Jezus nie miał uwielbienia. No ja wiem, ale właśnie Jezus nie objawił wszystkiego. On nie objawił całości Boga. On objawił Ojca, Zbawiciela, Mesjasza. Tyle miał za zadanie. On miał 3 lata, wiecie, coś z służby. Ja już służę dłużej niż Jezus. Gdzie te tłumy? Coś, trzeba się podłączyć chyba jakoś mocniej do tego węża. Dawaj. Więcej namaszczenia. Więc teraz, rozumiecie? Więc musicie brać z bohaterów wiary, takich jak Abraham, tu coś, co was, i zrobić siebie unikatowego. I wyrażać tą miłość w taki sposób, żeby wziąć z przykład ze wszystkich bohaterów wiary. A później trzecia rzecz, wziąć z całej nauki przykład Starego i Nowego Testamentu, jak wyrażać tą miłość. I ostatni cytat już i kończymy. Wiecie, czym jest mądrość? Mądrość to zastosowanie prawdy w praktyce. Powiedziałem wam, że miłość to posłuszeństwo nauce. Tak? Jak kochać? Bądź jak Jezus. Naśladuj Jezusa. Naśladuj prawdy Boże. Bądź posłuszny prawdom Bożym. Bo Jezus powiedział, kto mnie kocha, będzie przestrzegał mojej nauki. A Jezus jest kim? Miłością. Czyli im więcej ty przestrzegasz nauki, tym bardziej kochasz. A mądrość to zastosowanie właśnie tego w praktyce. I teraz wrócimy do tego, co wam trąbię już po raz 20 razy, że musisz iść za swoją intuicją. To jest w Biblii. Jakuba, rozdział 1, 5 i 6 werset. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, czyli praktycznego zastosowania tych prawd, ma z tym kłopot, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie. Powiedz obficie. Który daje wszystkim obficie bez wypominania, a będzie mu dana. Nie chyba, nie być może, będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr, miotanej tu i tam. Ludzie zarzucają mi i będą was zarzucać wam, albo już zarzucają, że jesteście aroganccy, że jesteście zbyt pewni siebie. Ale tu jest tak napisane. Jeżeli komuś brakuje mądrości, czyli brakuje mu zastosowania w prawdzie, miłości, nauki Jezusa, tak? To proś Boga, ale bez powątpiewania. Musisz być pewny, że jak poprosiłeś, to masz. To masz. Masz to. Rozumiesz? Masz to. Słoma. Rozumiesz, czy nie? Więc tu jest napisane, że nie możesz być chwiejny. A chrześcijanie co mówią? Chyba, być może, nie wiem, jak Pan zechce. A ja mówię, a tu jest napisane, że ty nie możesz być taki. Ty musisz zaufać, że poprosiłeś Boga o mądrość, więc ją masz teraz w sobie, bo Bóg na to odpowiedział, bo daje obficie. I daje każdemu, aleluja. Czyli idziesz za kim? Za Bogiem. Za swoją intuicją. Idziesz za sobą, bo jesteś nowy w Chrystusie. Ty nie jesteś stary. Ty masz naukę, tylko nie wiesz jeszcze, jak ją stosować. Jak zastosować tą naukę, tą mądrość, tą miłość w praktyce. A także prosisz jednorazowo z wiarą i jest ci natychmiastowo dane. Amen? A wtedy idziesz już wedle intuicji, bo musisz być tego pewny, że zostało ci to dane, a nie chwiejny, że chyba mi zostało to dane. Więc jeżeli jestem pewny, że na pewno mi to zostało dane, to muszę być pewny swojej intuicji. Bo inaczej bym był chwiejny i niebiblijny. Czyli dla świata stajesz się arogantem, bo wszystko wiesz. No tak, a kto ma wiedzieć, jak nie? Alleluja. I to jest podsumowanie podsumowania. Znasz wielobarwność, ambiwalencję, podstawę nauki. A kiedy to wszystko stosować? To twoja intuicja ci pokaże, bo ta intuicja to mądrość Boża, o którą poprosisz albo poprosiłeś i na pewno jest ci dana. Amen. I ta intuicja, ona wyświetli ci, bo widzisz, ja tak działam.
Jakby nie myślę, co mam zastosować, ja się Boga nie pytam. Tylko po prostu znając cały ten wachlarz Bożej miłości, znając różnorodność zachowań Jezusa, znając różnorodność zachowań Dawida, po prostu polegam na mojej intuicji, że jak ktoś do mnie na przykład dzwoni i mam odruch, żeby mu właśnie pacnąć, to mu pacnę. Mam odruch, żeby odzwonić i się pomodlić, to zrobię. Mam odruch i wyświetla mi się sytuacja Dawida, żeby pokochać wroga, to zrobię. Mam odruch, żeby dać mu szatę i dwie, no to mu dam szatę. Mam odruch, żeby rzucić zegarkiem, to rzucę zegarkiem. Mam przekonanie, żeby nie rzucać zegarkiem, to nie rzucę zegarkiem. Mam przekonanie, żeby zrobić kupę w klozecie jako znak proroczy i nie spuścić wody w kiblu, zrobię to. Tudzież zrobiłem. Mam przekonanie. I każde jest dobre, aleluja. Bo znam naukę, znam mojego mistrza, zaufałem w tą modlitwę, że mam mądrość, więc muszę temu zaufać, bo inaczej bym był chwiejny. I tak wy kochajcie się nawzajem. Amen. Amen. Amen.